Cześć, drugi odcinek serii o Trading Bocie, czyli piszemy nasze własne narzędzie, które będzie dla nas starało się zarobić i zapraszam do obejrzenia tej części całej serii. Przede wszystkim parę słów wyjaśnienia, jak to mniej więcej będzie działać. Nie będę się tutaj skupiał na już czysto technicznej implementacji tego rozwiązania, jednak moim celem jest przedstawić Tobie jako słuchaczowi poznanie mechanizmów takich bardzo ogólnych, ale też bardzo uniwersalnych, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób ten bot właśnie będzie działał. Co oczywiście będzie podstawą do dyskusji o jego funkcjonalności, czy to w komentarzach, czy po prostu na repozytorium bota na GitHubie, gdyż przypominam, że kod źródłowy tego bota jest otwarty. Każdy może śledzić to, co nad nim robię i w późniejszym etapie każdy będzie mógł sobie go pobrać i uruchomić na własnych zasobach i po prostu potestować, pobawić się nim. Także do rzeczy. Bot będzie się komunikował z giełdą Binance. Aby taka komunikacja była możliwa, potrzebne jest coś takiego jak API, czyli Application Protocol Interface. Zbiór takich funkcji udostępnionych przez usługodawcę, w tym przypadku Binance, właśnie programistom, aby mogli korzystać z funkcjonalności tego serwisu w sposób taki programowy. Czyli normalnie użytkownik chodzi po stronie, klika, wybiera poszczególne funkcje, natomiast ciężko było, żeby tak robił program komputerowy. Dlatego serwisy udostępniają API, które umożliwiają realizację takiej funkcjonalności właśnie poprzez już implementację w kodzie programu. I tutaj na ekranie widoczna jest dokumentacja, oficjalna dokumentacja Binance'a, jego API, zbiór metod, które możemy wykorzystać. Czyli tak naprawdę pobranie na przykład orderbooka, pobranie ceny danego aktywa, wystawienie zlecenia i tak dalej, i tak dalej. I takie podstawowe funkcje będą nam w tej najprostszej strategii, będą dla nas po prostu wystarczające. Takie API działa mniej więcej w ten sposób, jaki widoczny jest teraz na ekranie, czyli ja wywołuję konkretną metodę tego API i ono wyświetla nam średnią cenę z ostatnich 5 minut tutaj dla aktywa, dla pary kryptowalutowej Ethereum do USDT, czyli do popularnie nazywanego Tethera. I widzimy, że z każdym wywołaniem ta cena jest trochę inna. Ta wartość, przypomnę jeszcze raz, oznacza średnią wartość w tej parze przez ostatnie 5 minut. Także to jest to API od Binance'a. Kolejna sprawa, która tutaj jest też niezbędna, to biblioteka, która będzie umożliwiała komunikowanie się z tym API właśnie z naszego programu. API to jest jeden temat, natomiast potrzebujemy jeszcze biblioteki, która dla naszego środowiska, dla naszego języka programowania będzie z tym API umożliwiała się połączyć. I tutaj dla środowiska .NET Core, czyli wieloplatformowego środowiska umożliwiającego pisanie programu w języku C#, umożliwia ta biblioteka właśnie na integrację z Binance API. Tutaj jeszcze może parę słów wyjaśnienia, bo ten będzie pisany w języku C# w technologii .NET Core i będzie to dawało mu możliwość uruchomienia na dowolnym systemie operacyjnym, czyli będzie można później go uruchomić zarówno na Windowsie, na Linuxie czy na macOS X. Ja tutaj wszelkie działania, wszelkie testy wykonywane podczas tworzenia tego materiału będę wykonywał na Windowsie. Oczywiście repozytorium na GitHubie, teraz widoczne na ekranie i tutaj może parę słów komentarza. W pliku readme zawarłem informację, jaką funkcjonalność ten bot będzie posiadał. Mamy tutaj, założyłem kilka issue, oczywiście zalabelowałem je, przypisałem siebie jako wykonawcę i mamy tutaj kamień milowy, który na ten moment już jest w 16% zrealizowany, a wynika to z tego,
że jedno issue już zamknąłem, stąd też właśnie ten odcinek teraz tworzę. Dokładnie to, co już zrobiłem w tym bocie, to śledzenie ceny, co zaraz omówię właśnie prezentując jakieś tam kawałki kodu źródłowego i na końcu zobaczymy efekt, jak to działa. Dodatkowo zostało mnie tak naprawdę do wytworzenia tej pierwszej wersji bota, która będzie, jak mówi Milestone, gotowa do testów. Zostało mnie do zrealizowania tutaj jeszcze 5 issue, które w momencie, kiedy będą przeze mnie zamknięte, będzie to oznaczało tyle, że bot jest gotowy do testów. Także zachęcam tutaj do osób, które posiadają konto na GitHubie, aby śledzili to repozytorium, czy tam dali jakąś gwiazdkę, aby po prostu mieć informacje o tym, co w tym repozytorium się dzieje. Jak widzimy, do tej pory zrealizowałem tutaj 4 commity, czyli wprowadziłem 4 zmiany w kodzie, które właśnie doprowadzą mnie do osiągnięcia celu, czyli do posiadania w pełni funkcjonalnego bota realizującego najprostszą strategię, jaką byłem w stanie tutaj wymyśleć, i na tyle ciekawą, żeby po prostu to nie było bardzo nudne. Przejdźmy może tutaj do kodu źródłowego. Tutaj ponownie powtórzę, nie będę się bardzo wczuwał w tematy takie typowo programistyczno-techniczne. Natomiast jeśli ktoś potrzebuje wyjaśnienia poszczególnych linijek kodu, to proszę o zakładanie issue na GitHubie i tam będę to wszystko prostował. Natomiast pytania związane takie z funkcjonalnością, oczywiście zachęcam do tutaj umieszczania w komentarzach pod tym filmem. Pierwsze, co tutaj chciałbym zauważyć, to, że bot będzie logował swoje działania, czyli tak jakby zapisywał je w podanym miejscu na dysku twardym. I to będzie taki plik, który będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób. Każda linijka to jest co minutę pobieranie ceny z ostatnich 5 minut dla tej skonfigurowanej pary walutowej na giełdzie Binance. Może zanim omówię to dalej, pozwolę sobie uruchomić tego bota, żebyśmy już zobaczyli, jak to działa. I tutaj widzimy, że bot wykonał właśnie pierwsze pobranie ceny i widzimy, że średnia cena z ostatnich 5 minut dla tej pary ETH USDT na giełdzie Binance to 153 dolary, tam z jakimś małym kawałkiem. Na razie ustawione jest tak, że bot ten łączy się z Binance'em co minutę, dlatego na ten moment zminimalizuję to. Tutaj opowiem jeszcze parę kwestii i zaraz wrócimy do tego ponownie. Jako użytkownik, ty, drogi widzu, będziesz mógł tak naprawdę skonfigurować tego bota, edytując taki plik widoczny teraz na ekranie. Ten plik się może trochę zmieniać w trakcie realizacji prac, jednak mniej więcej główne zastosowanie, myślę, że już jest tutaj oddane w jego zawartości. Mianowicie tutaj mamy odwołanie do giełdy Binance. Tutaj będą nam potrzebne klucze prywatne i klucz sekretny właśnie z Binance. Na ten moment nie jest mi to jeszcze potrzebne, dlatego tutaj wpisałem dowolny ciąg znaków. I tutaj strategia, jaką ten bot będzie realizował. I strategia, jaką tutaj w tym materiale chcę zaprezentować, to właśnie kupowanie na dołku i sprzedawanie na górce. Także jeśli będziesz to chciał użyć u siebie, to należy zdefiniować czas, co jaki bot właśnie ma sprawdzać tą cenę, i to robimy tutaj w tym wierszu. Następnie określam symbol, jaki ma być do sprawdzenia. Oczywiście ten symbol powinien być dostępny na Binance. Jeśli takiego symbolu nie będzie dla danej pary kryptowalutowej, to wtedy bot nie będzie działał. I tak naprawdę dla funkcjonalności dostępnej już w tym momencie to wszystko. I teraz może zobaczmy, jak ten nasz bot działa, czy on sprawdza tą cenę. Widzimy, że już on sprawdził 3 razy. Ta cena niewiele się póki co różni, czyli nie ma dużych wahań. Pamiętajmy natomiast, że taki bot zwykle sobie działa w tle. Potem będę pokazywał na końcu, jak go należy uruchomić, żeby on nam za bardzo nie przeszkadzał w codziennej pracy. Jak to najlepiej zrobić i gdzie to najlepiej umieścić.
Natomiast tutaj, żeby był efekt widoczny, widzimy, że on pobiera co mi to sobie tą cenę i zapisuje ją. I to jest właśnie to, co ma realizować w tym pierwszym kroku. Tak naprawdę cała implementacja kodu w kodzie jest zawarta tutaj w głównym pliku. Tutaj w ramach katalogu jobs, czyli pracę, utworzyłem sobie pracę, która odpowiada za realizację tej strategii. Przypomnę jeszcze raz, strategia, która tutaj w tym momencie będzie przeze mnie implementowana, polega na tym, aby kupić dosyć tanio i sprzedać z określonym zyskiem. Oczywiście tych strategii możemy tutaj sobie dodawać, implementować ile tylko chcemy. Może później, jak już ta strategia będzie zaimplementowana i oddam to Wam do testów, do własnej zabawy, zrobię jeszcze odcinek o tym, w którą stronę można byłoby z tym botem iść, ale tak na ten moment powiem nie tyle, że możemy tu zaimplementować tak naprawdę wszystko w zakresie dowolnej strategii, czyli jeśli mamy jakąś swoją strategię, którą chcielibyśmy zautomatyzować, to w ten sposób możemy to zrobić i ja mniej więcej również takie rzeczy wykonuję. Tutaj widzimy, że z pliku konfiguracyjnego program pobiera nam dane odnośnie giełdy, odnośnie strategii, odnośnie tego, która strategia jest aktywna. Tutaj właśnie program łączy się z Binance'em poprzez właśnie Binance klienta, czyli to repozytorium na GitHubie, które teraz tutaj jeszcze raz pokażę na ekranie. I następnie sprawdza, jeśli to połączenie jest zakończone sukcesem, to wypisuje tą cenę, którą właśnie pobrał, czego efekt widoczny jest teraz na ekranie. I to myślę, że tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Mamy ten pierwszy etap, czyli pobieranie ceny. W kolejnych krokach będziemy to dalej realizować poprzez właśnie operacje na tej cenie, czyli będziemy sobie ją pobierać, będziemy ją zapisywać i w zależności od tego, czy ta cena spadnie w dół, czy urośnie, będziemy wystawiać zlecenie kupna i zlecenie sprzedaży już na giełdzie Binance. To zlecenie trafi nam do order booka i w ten sposób nasz bot będzie za nas tradeował, jeśli to w ogóle można nazwać tradowaniem. Będzie na pewno za nas wystawiał zlecenia kupna i sprzedaży, będzie tego pilnował. Raczej nie sądzę, żeby ten bot mógł cokolwiek stracić, jakieś środki. Jednak do tego, by generował on cały czas zyski, myślę, że potrzebny jest trend wzrostowy ogólnie na giełdzie. Także jeszcze raz to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach, do śledzenia tej serii. I to wszystko. Dziękuję, cześć.